Siema. Czy czeka nas złota era w copywritingu? To jest pytanie, które zadaję sobie od kilku dni i mam wrażenie, że za rok, dwa albo trzy możemy mieć bardzo dużo kasy. Skąd to wiem? Nie wiem. Podejrzewam. Nagrywam ten film po części dlatego, żeby za ten rok, dwa lub trzy móc powiedzieć, że miałem rację i że to wszystko przewidziałem. Albo żeby za rok, dwa lub trzy zweryfikować swoje podejrzenia, czy faktycznie do tego doszło, czy byłem w błędzie. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Jest początek roku 2024. Od ponad roku walczymy z czatem GPT o zlecenia. Niektórym to wychodzi, niektórym to nie wychodzi. Ale mówi się o tym, że copywriting powoli umiera, że copywriterzy nie będą potrzebni, że AI będzie coraz lepsze, a copywriterzy będą coraz gorsi, bo stoją w miejscu i się nie rozwijają. I coś w tym jest, no bo z jednej strony naukowcy dążą do rozwoju AI, dążą do tego, żeby ono było coraz mądrzejsze, ale z drugiej strony trzeba też pamiętać o tym, że to pociąga za sobą kolosalne inwestycje. Fakt, są na to pieniądze, ale tu może być coś takiego jak bańka.com, gdzie na przełomie wieków, w okolicach roku 2000, były ogromne inwestycje w firmy internetowe. Cokolwiek, co było w internecie, to bez problemu dostawało kasę na inwestycje, a potem bańka pękła. Pytanie brzmi, czy bańka AI istnieje? Tego jeszcze nie wiemy. Wydaje mi się, że w copywritingu, słowo klucz, wydaje mi się, że w copywritingu taka bańka istnieje, że zbyt wiele osób uznało, ok, jest AI, nie jestem potrzebny, ok, jest AI, że bardzo dużo osób po prostu poszło po linii najmniejszego oporu i stwierdzili, że nie chce mi się walczyć z AI, że walka z AI jest za trudna, że cokolwiek zrobię AI i tak zrobi to lepiej, szybciej i taniej niż ja. I jestem zdania, że ten eksodus copywriterów o niskim poziomie umiejętności i niskim doświadczeniu, nie obrażając nikogo, że on był większy niż rzeczywiście powinien być, że on przekroczył oczekiwany hype na AI, że więcej copywriterów odpłynęło z rynku niż powinno. A co to oznacza? Że jeżeli więcej copywriterów odpłynęło z rynku niż powinno, to znaczy, że za jakiś czas oni będą potrzebni, a ich nie będzie. Myślę, że tutaj hype na AI i hype do zastępowania copywriterów AI-em przekroczył jego faktyczny potencjał, że zbyt wielu klientów przedwcześnie zrezygnowało z algorytmu białkowego, czyli z nas, i że zbyt wielu copywriterów przedwcześnie opuściło branżę, bo się nagle zrobiło za trudno. Ja widzę to po wielu copywriterach, może za dużo siedzę na Facebooku, na tych grupach i za dużo się ścieram z tym narzekactwem, nie narzekaniem, ale wiele osób rezygnuje w momencie, kiedy robi się trudno. No ale kurde, nie zawsze będzie łatwo. Właściwie powinienem powiedzieć, że w ogóle nie będzie łatwo. Rozwijamy się tylko robiąc rzeczy trudne albo nowe. No to nie będzie tak, że całe życie sobie przesiedzisz na wygodnym etacie i będzie zajebiście, nie? No bo nagle przychodzi AI i nie masz roboty. I masz do wyboru wziąć się do roboty i coś ze sobą zrobić, albo zmienić pracę i zmieniasz pracę. Tylko pytanie, jak długo będziesz zmieniać tę pracę. Trzeba się jakoś dostosować, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wielu klientów w tej chwili rezygnuje z copywritera, rezygnują ze współpracy z człowiekiem, dlatego że ich zdaniem AI zrobi im podobną robotę za dużo mniejsze pieniądze. A w sytuacji, kiedy mają do wyboru zapłacić komuś albo zrobić sami z AI-em, wolą zrobić sami z AI-em, bo teraz im się to spina. Ale za jakiś czas recesja się skończy. Recesja występuje w falach. Rok czy dwa temu specjaliści mówili na ten temat, że jesteśmy w którejś tam fazie recesji, że to jest taka sinusoida, że jest wzlot, upadek, wzlot, upadek, wzlot, upadek. No i teraz jesteśmy w fazie tego upadku, ale ten upadek nie trwa wiecznie, bo prędzej czy później, wiesz, ludzie zaciskają pasa, zaczynają oszczędzać, zaczynają może podejmować inne, bardziej racjonalne decyzje, bardziej efektywne, większą uwagę zwracają na pieniądze, mniejszą na wzrost i ten wzrost po jakimś czasie następuje, no bo ja nie będę się tutaj zagłębiał w ekonomiczne zawiłości tego, jak występuje, jak się tworzy recesja, jak się kończy, bo się na tym, kurde, po prostu nie znam. Ale wiem, że się kończy, że prędzej czy później rynki finansowe odbiją,
że firmy zaczną zarabiać więcej kasy i zaczną tę kasę inwestować w rozwój, inwestować we wzrost, inwestować w może zagospodarowanie nowych rynków, w jakąś ekspansję, w nowych pracowników, w skalę, w innowacje, w coś będą inwestować i gdzieś ta kasa się znajdzie. Spójrz, co działo się na rynku IT. Był boom na software house'y, powstawały coraz to nowe software house'y, rekrutacja, wielki hype. To jeszcze było, jak ja szedłem na studiach, że idź na informatykę, zostań programistą, będziesz zarabiał kupę pieniędzy. I wiele osób poszło, wiele osób, które nie miały kompletnie predyspozycji do tego, żeby zostać programistą, ale poszły na programowanie po to, żeby dostać dobrze płatną pracę. To jest trochę jak z copywritingiem. Są ludzie, którzy lubią pisać i zostają copywriterami, bo lubią pisać i chcą na tym zarabiać kasę, a są ludzie, którzy idą i zostają copywriterami, bo to jest praca w internecie i nie wymaga mózgu. No i ci pierwsi są zaangażowani, rozwijają się, są coraz lepsi, znajdują swój błękitny ocean i swoich klientów i zarabiają na tym kasę, a ci drudzy, kiedy tylko robi się trudno, spieprzają. I na tej samej zasadzie podaż pracy, podaż rąk do pracy w IT drastycznie wzrosła, ale to nie były wykwalifikowane ręce do pracy. No taki junior w IT, nawet nie junior w IT, taka osoba po studiach w IT, to jest osoba, nad którą trzeba siedzieć. To nie jest tak, że ten ktoś przyjdzie ci do roboty i zacznie ogarniać. Więc bardzo dużo trzeba było nad nimi siedzieć i w swoim czasie nawet było trudno dostać robotę jako junior. No bo firma wiedziała, że będzie musiała zrobić ci onboarding i że to nie jest tak, że sobie wejdziesz z ulicy i nagle ogarniasz. Wystąpił zalew juniorów, zalew osób po studiach, które w zasadzie gówno potrafią, ale jest ich dużo. I nawet prezes Komarchu kiedyś powiedział, że nie ma takiej ilości pracy, której nie można byłoby wykonać, której nie wykonałaby nieskończona liczba stażystów albo juniorów. Potem jeszcze mieliśmy wirus, którego nazwy nie wolno wymawiać. Portale internetowe przeżywały rozkwit. Wszystkie Netflixy, Facebooki, Instagramy, TikToki. Wszystko to potrzebowało rąk do pracy, żeby tym zarządzać. Więc nabór osób, które to kumają, wzrósł. Ale nic nie trwa wiecznie. Pandemia też się skończyła. I te wielkie koncerny, wszystkie Twittery, Facebooki, Amazony i reszta zaczęły masowo zwalniać. Tam zwolnienia szły w dziesiątki tysięcy osób. Ale kogo zwalniają? Tego, kto nie jest potrzebny. A ogarnięty deweloper zawsze znajdzie robotę. Tak samo ogarnięty copywriter. Bo ogarnięty copywriter trafia na takich klientów, którzy praktycznie rzecz biorąc nie wyobrażają sobie funkcjonowania swojej firmy bez niego. Ogarnięty programista zawsze będzie w cenie i ogarnięty copywriter też zawsze będzie w cenie. Ja to wiedziałem w momencie, kiedy hype na AI się zaczynał, że mnie to prawdopodobnie nie dotknie, bo po pierwsze rozumiem, jak działa AI, rozumiem, czego nie potrafi i rozumiem, czego chcą klienci. I rozumiem też, że copywriting to nie jest wklepać prompt do czata GPT, tylko jednak coś więcej. Ludzie, którzy tego nie rozumieli, klienci rezygnowali z copywriterów, a copywriterzy rezygnowali z tej branży. Zobaczysz, że za jakiś czas, za rok, dwa, może trzy, firmy się odkują, wzrosną budżety na marketing i zaczną więcej zlecać, no bo nagle się okaże, że stać ich na to, żeby zamówić nie 5 artykułów, tylko 10 artykułów, że potrzebują czegoś więcej niż jeden prompt engineer do czata GPT, tylko powiedzmy ktoś, kto zbierze dane z internetu, do których czat GPT dostępu nie ma i z tych danych stworzy artykuł. A wtedy, kiedy te budżety będą rosły, okaże się, że copywriterów tak naprawdę jest mało, bo zostali tylko ci specjaliści, których AI nie wykosiło, a oni, i tak przechodzimy do kolejnego punktu, już mają roboty pod korek. Zauważ, że specjaliści, eksperci w swojej branży, oni teraz szukają, jak delegować. Oni teraz szukają podwykonawców. Ja szukam podwykonawców, bo my mamy więcej roboty, niż możemy przerobić. Nadal w dobie AI mamy więcej roboty, niż możemy przerobić. I tak będzie. Nastąpił odpływ copywriterów, którzy byli za słabi, żeby konkurować z AI. Zostali tylko ci dobrzy i oni są dzisiaj w cenie, bo usługi copywriterskie nadal są potrzebne, ale ludzi do pracy jest mało. I wyobraź sobie, że za rok, dwa lub trzy będzie jeszcze gorzej, że ci specjaliści będą jeszcze bardziej obłożeni pracą, a klienci będą jeszcze bardziej copywriterów potrzebować. I wtedy będzie złota era copywritingu. Kolejna. Co do samego AI. Teraz, w tej chwili, firmy poczuły krew. Firmy, które są w stanie sobie stworzyć automatyzację dodającą 100 artykułów dziennie na bloga i stawiające takie strony od zera, poczuły krew. Te strony są miałkie, niczym się nie wyróżniają. One po prostu istnieją w internecie. One nie mają z założenia nieść nie wiadomo jak wielkiej wartości użytkownikowi. One mają tylko istnieć.
I tych stron powstaje cała masa, bo są specjaliści, programiści, którzy nauczyli się to po prostu skalować i automatyzować, i to są naprawdę setki tysięcy podstron dziennie z AI. I internet od tego puchnie. Google nie jest w stanie indeksować wszystkich wyników wyszukiwania, nie jest w stanie indeksować wszystkich podstron już od jakiegoś czasu. Już od jakiegoś czasu strona musi reprezentować jakąś minimalną wartość, żeby Google uznał ją za godną zaindeksowania. Więc to nie jest tak, że te wszystkie, że te 100 tysięcy, że te miliony, miliardy podstron dziennie, które automaterzy generują, że one wszystkie będą zindeksowane w Google, a te, które będą zindeksowane, będą po prostu niskiej jakości. Bo to nie jest tak, że AI wypluje artykuł wysokiej jakości od tak po prostu na pstryknięcie palcami. Nad tym musi siedzieć człowiek. No i tu właśnie wraca słowo człowiek, nie? I tu będziemy znowu potrzebni. Zalew treści z AI, zalew internetu treściami z AI spowoduje ogólny spadek jakości tych treści, a to spowoduje z kolei, że treści wysokiej jakości, o wysokim autorytecie, przygotowane przez specjalistę, będą jeszcze bardziej w cenie, bo będą wystawać, będą się wyróżniać. Co z tego, że ktoś ma silną domenę i 850 tysięcy artykułów w tydzień dodanych, zresztą Google flaguje i tak takie strony, więc to nie jest tak, że dodajesz sobie w tydzień milion stron i nagle jesteś pierwszy w Google. Co pokazuje przykład agencji funkymedia.pl, ale w sytuacji, kiedy masz powiedzmy 10 artykułów, z czego 7 pisanych jest z AI, no te 3 będą wyglądać dużo lepiej. Naprawdę będą wyglądać dużo lepiej. To jest mniej więcej taka różnica, jak wziąć gotowego hamburgera z jakiejś żabki, z Carrefoura czy z innego sklepu, odgrzać go w mikrofali, wziąć hamburgera z Maca, a wziąć hamburgera, którego przygotowuje steakmaster z porządnej restauracji, z porządnej stekowni, z prawdziwego mięsa wołowego, z bułki pieczonej w piecu, a nie kupowanej gdzieś tam, nie wiem, wypluwanej z taśmy czy skądś tam, z bułki pieczonej na miejscu i podane to. I wiadomo, że ten hamburger będzie kosztował nie 12 czy 13 zł, nie 25 zł jak burger Drwala, tylko dajmy na to 49 zł z frytkami, ale ty wiesz, że to jest jakiś burger. I to będzie taka różnica, jak położysz, nie wiem, zwykłego burgera za dychę z Maca obok takiego burgera, no to widać, kurde, różnicę. Jak weźmiesz burgera z żaby i postawisz koło takiego burgera, widać różnicę. I w tych artykułach też będzie widać różnicę. Użytkownicy będą widzieć te różnice i Google będzie widziało te różnice. A to jest najważniejsze, żeby ten artykuł wyszedł wysoko. Kolejna sprawa. Próg wejścia do copywritingu. Przez wiele lat próg wejścia do copywritingu był bardzo niski. Nie wiem, czy w ogóle istniał. Przez wiele lat ludziom wydawało się, i to słowo klucz, wydawało się, że żeby zarabiać w internecie, wystarczy przyjść i napisać 2 zdania. Jeżeli ja ci każę napisać 2 zdania na temat kubka i ty piszesz 2 zdania na temat kubka, ja ci daję za to 10 zł, to ty już jesteś copywriterem. Taki był kiedyś próg wejścia. I ja się bardzo cieszę, że ten próg wejścia poszybował do góry, dlatego że teraz po pierwsze ludzie, którym się nie chciało przyłożyć do roboty, odeszli z rynku. Więc nie ma już takiego cięcia cenami, bo ja ci zrobię za 14 razy mniej niż tamten i zrobię ci to samo, co jest dla mnie bluźnierstwem, ale no co zrobić. Po drugie, ludzie się 2 razy zastanowią, zanim w ogóle wejdą do copywritingu, bo jeżeli się nagle okaże, że nie wystarczy wejść na good content, kliknąć guziczek i mieć zlecenie, tylko trzeba, nie wiem, kupić jakiś kurs, odbyć jakieś szkolenie, kupić książkę albo chociaż pójść na durny darmowy webinar, żeby się wbić do branży, wiele osób odpadnie. Myślę, że 70-80% nowych kandydatów do copywritingu nie zdecyduje się na wejście do copywritingu, bo im się nie będzie chciało, bo się nagle okaże, że to nie jest wejść, pisać i zarobić pieniądze, że to jest coś więcej, że trzeba podjąć jakiś trud, że trzeba jakiś wysiłek, że to już nie jest tak, że sobie siądę, napiszę i mam. I ja się z tego bardzo cieszę. Ale to znowu oznacza, że za jakiś czas copywriterów będzie po prostu mało, bo firmy rosną, te firmy, które przetrwały, rosną i one będą rosły. I będą, jak przyjdzie czas prosperity, jak się skończy recesja, to będą powstawać nowe firmy, które będą potrzebować copywriterów. Część z nich zrobi sobie treści samodzielnie, część z nich pewnie zaprzęgnie do pracy AI i zrobi byle coś, aby było, ale cholera, jeśli chcesz się na rynku wyróżnić, to potrzebujesz czegoś więcej niż generycznych treści z AI. A nie chcę wyrokować, ale myślę, że progres w jakości outputu AI w najbliższych latach nie będzie tak karkołomny jak przeskok z GPT-2 do GPT-3,5. Myślę, że przeskok z GPT-3,5 do GPT-4 nie był tak dramatyczny jak przeskok z GPT-2 do GPT-3. Więc jaki będzie przeskok do GPT-5? Zobaczymy. Myślę, że tutaj raczej będzie inwestycja w infrastrukturę, że te outputy będą dłuższe, że prompty będą dłuższe, że no to, co teraz zrobili, że można sobie własnego GPT skonstruować,
ale ta konstrukcja GPT, ona zastępuje tylko prompt, który był wcześniej dłuższy. Ale ja widzę po tym, po outpucie AI aktualnie, że jakiejś szczególnej poprawy w jakości nie ma. Nie ma jakiejś szczególnej poprawy w jakości tego, co ono wypluwa. Że ta jakość mniej więcej, odpowiedziałbym, roku nie wzrosła jakoś dramatycznie. I kolejna rzecz, jak się skończy recesja i te firmy się trochę odkują budżetowo, no to właściciel takiej firmy, która przetrwała kryzys i teraz ma zbudowany content, on nie będzie chciał siedzieć i pisać maili, nie będzie chciał siedzieć, pisać artykułów, pisać kopii na reklamy, pisać postów do social mediów. Nie będzie chciał tego robić, nawet z AI-em, nie będzie chciał tego klikać, bo nie ma na to czasu. Albo sobie kogoś zatrudni na etat, żeby mu to klikał, albo sobie zatrudni freelancera. Ci ludzie nie mają czasu. Zauważ, że porządny biznesmen najbardziej ceni sobie swój czas. Jemu nie zależy na pieniądzach. Ludziom bogatym nie zależy na pieniądzach, to jest ciekawe, nie? Ludziom bogatym bardziej zależy na tym, żeby mieć czas, na tym, żeby zaoszczędzić czas albo żeby go zyskać. No, nie da się zyskać czasu, ale jeżeli się da go nie zmarnować, to oni w to zainwestują. To dlatego ludzie bogaci płacą krocie, żeby być o krok przed kimś. Chodzi o czas. Jeżeli taki człowiek może zapłacić 1000 zł za to, żeby zaoszczędzić godzinę swojego czasu, gdzie jego godzina będzie warta 5000 zł, to zrobi, bo jest 4000 do przodu. I oni tak myślą, w ten sposób myślą. Jeżeli on będzie miał do decyzji mimo wszystko siedzieć z AI-em 8 godzin po 5000 zł, to jest 40 kafli. To on zdecydowanie kogoś zatrudni. I każda osoba, której ta stawka godzinowa nawet się nie zbliża do stawki godzinowej copywritera, zatrudni copywritera. Nawet jeśli to ma być operator AI, to zatrudni tę osobę, bo nie będzie jej się opłacało siedzieć nad tym samemu. Dlatego myślę, że ten czas przyjdzie. A ty co myślisz? Zgadzasz się ze mną, czy twoim zdaniem copywriting umarł? Napisz w komentarzu, co ci się wydaje. W tym odcinku to jest tyle. Zostaw suba dla YouTube'a. Zostaw lajka dla Spotify'ka. Widzimy się w następnym odcinku. Słyszymy się. Siema.